Cześć, hej czołem, witam was ponownie w kolejnym filmie na kanale, w kolejnym Hedevlogu. Chociaż nie do końca to jak Hedevlog wygląda, bo to Hedevlogi to raczej coś tam działo ważniejszego, jakieś rzeczy się działy, albo jakieś miałem coś bardziej takiego ważniejszego do opowiedzenia. Dzisiaj też mam właśnie coś ważnego do opowiedzenia, co mógłbym też w sumie nawet zrobić w półminutowym filmie, a ja chciałem temu poświęcić tak, nie wiem, 3-4 minuty może, więc dużo wam czasu nie zajmę, a. Mam jakąś ważną rzecz do powiedzenia. Słuchajcie, w kwestii mojego nagrywania. Już opowiadałem wam kilkukrotnie, że moja przygoda od nagrywania zaczęła się od nagrywania gier. Dwa moje pierwsze kanały, które odpaliłem w roku 2014 i 2015, gdzie główną grą jaką nagrywałem był Minecraft tak, jeżeli chodzi o w ogóle nagrywanie gier no to to głównie Minecraft, okazjonalnie jakieś inne gry no tam niestety szczerze mówiąc na tych kanałach mi nie szło, to tam pamiętam dobiłem maksymalnie 50-60 subskrypcji ale na szczęście potem założyłem ten kanał i odnalazłem się dobrze w opowiadaniu czy to najpierw w opowiadaniu o niczym w tych poprzednich vlogach, czy teraz opowiadaniu o filmach albo o jakichś konkretnych rzeczach jak raz na jakiś czas przychodzę i opowiadam o czymś konkretniejszym, ale szczerze mówiąc z gier dalej jakoś nie rezygnowałem bo chociaż na tym kanale powiedziałem sobie, że nigdy przenigdy nie wrzucę żadnego gry tak powiedziałem, przy zakładaniu kanału. No to, e, jako specjalna 100 subskrypcji, wrzuciłem gameplay z Grego Harry Titan 1.4. A w 2018 roku, od grudnia do lutego 2019, nagrywałem na tym kanale jeszcze normalnie odcinki z Minecrafta. Także te gameplay gdzieś tam dalej z tyłu głowy mi się działy. Potem, jeszcze jak była ta załamka, to pamiętam, że kilkukrotnie, bo chyba trzy razy, założyłem kanał pod nazwą Hede Games. Wtedy było Hede Studio, to kanał z grami był Hede Games. Tylko, że z nim to było coś takiego, że nagrywałem tam tydzień, dwa, te serie mini. Nie szły i ja się poddawałem i ten kanał usuwałem. I tak było kilka właśnie razy. No na pewno to było trzy, może cztery, a ja 3 razy pamiętam zdecydowanie. Aż doszło do momentu, kiedy ostatni kanał Heddy Games upadł w cudzysłowie i po prostu postanowiłem, że usunę i dam sobie już z tym spokój i nie będę się brał za nagrywanie gameplay, bo po prostu nie jest to dla mnie wychodzi, skoro mi to nie wychodzi. Przez tak długi czas i cały czas idzie dalej tak nie bardzo. Jednakże, kiedy wróciłem już tutaj na kanał, nawet w sumie chwilę wcześniej, bo to pamiętam, było chyba mniej więcej w maju tamtego roku, po raz pierwszy pomyślałem o tym, żeby spróbować założyć jeszcze raz. Kanał gamingowy i właśnie od Maja kilkukrotnie przychodziła mi czasami taka myśl. Nawet parę razy was spytałem, czy chcielibyście Hedosy Games. No i odzew był was, że raczej byście chcieli. Tylko że to wychodziło tak, że ten pomysł trzymał się u mnie przez jakąś bardzo krótką chwilę, a potem przechodził. Jednakże w końcu się zdarzyło, że ten pomysł nie przeszedł mi po jakiejś chwili. Mianowicie kiedy w grudniu oganialiśmy tą ekipę z Minecrafta i szykowaliśmy tą całą tą serię, o której wam mówiłem, że końców nie wyszło. No to w pewnym momencie pamiętam, jeden z moich kolegów z tej ekipy zachęcił mnie, żebym. Spróbował chociaż nagać gameplay z Minecrafta. I szczerze wam powiem, że chociaż wyszło mi to raczej średnio, to gdzieś zapadłem do tego jakąś zajawę. Jakoś zachciało mi się znowu to robić. I ta myśl o tym, żeby zrobić hedosy Games nie przeszła mi tak szybko. Ona dalej mi się tam gdzieś trzymała. No i słuchajcie, w styczniu, jakiś czas temu, odpaliśmy ten serwer. A co to oznacza? Odpaliłem Hedosy Games. Ten dzień, w którym widzicie ten film, kilka godzin temu na Hedosy Games wleciał pierwszy odcinek. Link do niego macie w opisie. Dołącza do tych wszystkich tam linków, gdzie jest jeszcze Hema Studio i Instagram. To tej zakładce tu mnie znajdziecie, to tam będzie ten link zawsze wisiał. Pierwszy odcinek z serii Minecraft z tak po prostu nazwałem, brzmi ok, a jakiegoś innego po nie miałem, jest już na tym kanale. Tylko, że tak, czy to będzie dokładnie tak samo jak zawsze? Nie, nie będzie, właśnie. Przede wszystkim zasadnicza rzecz, nie mam zamiaru tego kanału kasować, bo nie mam po co. Szczerze mówiąc, nawet Wam powiem, że już nie niekoniecznie, jeżeli chodzi o te Hede Games, też trochę też, ale ogólnie, ja już trochę kanałów pokasowałem i aż mi jest szkoda, bo to jednak jest kawał jakiejś historii. Nawet jeśli te filmy były średnie, to zawsze mogły być, żeby sobie można do nich zajrzeć, obejrzeć i tak po prostu się ponabijać. Dlatego teraz, jeżeli ten kanał nawet nie wypali, to ja go po prostu nie usunę. On sobie będzie wisiał, więc nie popełnię takiego będę jak wcześniej. A w kwestii samego kontentu, no postaram się, żeby to lepiej wyszło. Już nawet pod względem samego pierwszego odcinka, jak gadałem ze znajomymi, którzy gdzieś tam bardziej w tym siedzą, no to oni mi mówili, że pod względem montażowym jest spoko, a tu się akurat obawiałem, że nie będę umiał tego filmu dobrze Zmontować. Pod względem tego co robiłem na tym filmie, były nudne momenty i na tym trzeba popracować. Także szczerze mówiąc to, czego się najbardziej obawiałem, udało mi się dobrze zrobić i tam akurat my się film będą dość często. Bo zrobienie gameplaya jest zdecydowanie mniej czasochłonne, parę godzin tam ze dwie. Trzy ewentualnie i jest już film gotowy. Także tak, będzie tam na pewno jeden film w tygodniu, celowałbym raczej w sobotę, ale myślę, że też postaram się, żeby czasami były dwa, czasami trzy. Także link do kanału macie w opisie, jeżeli jest ktoś, kogo to interesuje, to zapraszam serdecznie. Na razie jest Minecraft, może kiedyś podejmę się zrobienia jakiejś innej gry. Chciałem w końcu rola nagać, bo gram w lat, a nigdy jeszcze nie próbowałem nagrać. Chociaż może ja spróbowałem a nawet tego nie pamiętam, bo coś mi się kojarzy, że chyba próbowałem. Jeszcze tam jakieś inne gry w zanadrzu, ale na razie trzymam się tego Minecrafta, bo jest to po prostu gra, którą głównie nagrywałem, no i obecnie gram na tym serwerze, o którym mówiłem, więc po prostu fajnie, żebym tam z tego coś nagrywał, bo też inne osoby nagrywają, więc u dużej ilości osób Mogę się pojawić na różnych kanałach. Także myślę, że to jest takie fajne rozpoczęcie roku, bo coś się rzeczywiście dzieje. Nie spodziewałem się rzeczywiście od parę Head of Games już na początku roku. Miałem myśl, że może, ale że chyba jednak zrobię to później. Ale koniec końców odpowiem już teraz. Zobaczymy, co wyjdzie. Ale przede wszystkim, ani tego kanału nie usunę po tam tygodniu i po nie, miesiącu kolejnym, załóż kolejny. Nie. I przede wszystkim, nie będę się poddawał. Jeżeli będzie szło słabo, a dalej będę miał chęć. To będę to robił. Powiem Wam szczerze, od kiedy ten kanał udało się postawić na nogi, choć wydawało mi się to niemożliwe, to o wiele bardziej wierzę w to, że nie można się poddawać, a uda się zrealizować jakiś cel. Także, cóż, pogadałem tutaj parę minut, ale nie chciałem, żeby to był jakiś półminutowy film informacyjny, bo ma to jakieś dla mnie znaczenie. No bo od tego się moja przygoda zaczęła i gdzieś tam to było takim moim, jakimś moim trochę czułym punktem, że no nie wyszło to, a od tego zacząłem. I gdzieś tam miałem jakieś takie chęci, żeby może jeszcze spróbować. No i koniec końców te chęci się przechodziły w to, że rzeczywiście spróbowałem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak wyjdzie dobrze, wyjdzie dobrze. Jak nie wyjdzie dobrze. No to trudno, zdarza się. Ale wszystkim będę próbował i tak szybko o nie odpuszczę tak jak ostatnio. Także wbijajcie na kanał, link jest w opisie, pierwszy odcinek już jest, zapraszam serdecznie. I to już będzie na tyle w tym filmie. Jeżeli Wam się spodobało, to stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Miała być w tym tygodniu już pierwsza z tych dwóch recenzji, o których Wam mówię na Instagramie, będą obie w przyszłym tygodniu. Jedna będzie taka, no mówię ok, a druga będzie całkiem ciekawa, taka trochę inna. Także wyczekujcie, bo na pewno obie wecą w przyszłym tygodniu, no i mi się warto poczekać. Także trzymajcie się, do zobaczenia. 这样真稀